Ile palców wam pokazuje? Cztery. Cztery, naprawdę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Piąty też jest, tylko tak ukryty. A nawet nie jest ukryty, on jest na wierzchu. To podchwytliwe pytanie? Nie. Przyznajcie się, że na pewno 99% z was od razu przyszło wam do głowy cztery palce, bo tak wam zasugerowałem. I ja chciałbym wam pokazać, jak dzisiaj działa telewizja. Wszystkie środki masowej informacji pokazują wam tak wydarzenia i sugerują, jak macie je rozumieć. Kiedyś bardzo mądry człowiek, najbardziej wpływowy człowiek w historii ludzkości powiedział, kto ma uszy, niech słucha. Chodziło o co? Że nie wystarczy mieć aparat słuchowy i mózg, żeby rozumieć to, co się dzieje wokół nas na świecie. To był Jezus Chrystus. I dzisiaj my musimy oczywiście obserwować wydarzenia na świecie, ale potrzeba jeszcze wnikliwie czytać Biblię, żeby zrozumieć, co te wszystkie wydarzenia tak naprawdę oznaczają.